Siema, do ludziska, jestem Wojtek 56, witam was w kolejnym odcinku Minecraft z Wojtokiem. Tak, w końcu wracamy do Minecrafta. Nie mam skina, dlaczego? Dlatego, że akurat mi odebrało internet. Wiem, jak to dziwne, ale po prostu jakoś mój router jest połączony z telefonem stacjonarnym, który się dzisiaj wyjebał, ale nieważne. Dobra, no i witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, trochę zupgrade'owałem domek. Powstała farma zboża. Kurda, i mi ścina Minecrafta, bo na full screenie to teraz robię. Nagrywam. No i tutaj ta moja hacjenta hobbitowa. Nie? Hobbit. No. Ostatnio, jak wiecie, oglądałem film Hobbit. Nie wiem, czy pamiętacie, oglądałem na odcinku Lego Batmana. Hobbita, znaczy po odcinku Lego Batmana. No i dobra. Oczywiście, tutaj zdecydowałem się, że tu nie będzie magazynu, tylko po prostu to będzie miejsce do kopania i znalazłem cave'a pod swoim domkiem, tak dokładnie. Może dzisiaj się wybierzemy, albo może nie, bo nie jestem jakoś specjalnie przygotowany. A dzisiaj poza tym to jest świąteczny specjal Minecraft z Wojtuchem. No, witam was w świątecznym specjalu Minecraft z Wojtuchem. I właśnie chciałem porobić taką fajną rzecz, a mianowicie zaraz mam głupie drzwi. A mianowicie, czekajcie, tylko muszę znaleźć, bo trochę chwilę. A głowa mnie boli trochę. O! Christmas tree, czyli choinkę tutaj. Potrzebujemy jakieś tam drewno, dwa stołdy, które już mam, czerwoną wełnę, zaraz sobie zrobimy. Czerwona wełna. Brązowe drewno chyba wystarczy. Podębowe akurat wszystko przerobiłem na deski. O, i coś jeszcze z pszenicy będziemy robić. Zaraz wam pokażę co, ale najpierw spróbujmy tą choinkę zrobić. Choinkę w sumie postawię w moim pokoju, gdzie jest ten telewizor, który nie działa. Głupi telewizor. Ten Jimmy Furniture Bot. Nie by z tej klej... jest zbyt mało profesjonalny. No zobaczcie, jak się witałem, to siedziałem na tym krzesełku i przecież nie ma animacji siedzenia, tylko po prostu można przenikać przez ten. Według mnie to jest niedopracowany mod. Chciałbym grać na tym drugim modzie na meble, jest bardziej praktyczny. W sumie też jest choinka, która nic nie robi, no ale już bardziej praktyczny, jeżeli chodzi o meble, jest animacja siadania i tak dalej, a ten dla mnie jest gówniany. No ale bada. Na 1.5.2 nie ma tego drugiego moda na meble. No i dobra. Robimy to drzewko. Czy ja mam żółte barwniki? Bo z tego co widziałem to... A! Mogę zrobić z kwiatku. No, także spoko. Bam. Czyli czekajcie. A! To trzeba... Dobra, już wiem o co chodzi. Teraz tak, biorę czerwony. Dlaczego nie ma dźwięku w Minecraft? O, dobra jest. Bo, kurde, no właśnie, kiedyś jak nagrywałem na full screen, to nie lagowało tak. A teraz tak dziwnie laguje. Nie wiem. No dobra. I teraz łączę to z tym. I powstaje pomarańczowy. Dwa mi wystarczy. No i dobra, bierzemy kolejną wełnę. Skąd by trzeba wytrzasnąć błękitne, no kurde, nie działa patent z shiftem trochę. Dobra, pomarańcz. Kurde. Nie, dobra, to się nie robi. Nie lubię znaczy w Minecraft. Dobra. Tak. Teraz jasno niebieska. Jak się robi jasno niebieski barwnik? Co to jest? Jakie fajne! To pewnie z Władca Pierścieni, tego moda, co mam. Ale zobaczmy, jak się robi jasno niebieski. O! Można zrobić z bączki kostnej albo... Ja, tylko bączkę kostną to już by musiał z szkieleta i lazury, no. Trochę kiepska sprawa. Kiepska sprawa. Powiem ja wam. No nie wiem, no dobra, może zrobimy tą rzecz, co ze zboża się robi. Bo to będzie rzecz, którą bardziej lubię z tego fajnego moda Custom NPC.
a mianowicie ta różdżka. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Crafting właśnie jest badalnie prosty, tylko trzeba tutaj akurat w tej wersji coś się długo rośnie tego. O, różdżka NPC. Czemu nie ma craftingu? Co? A! Czemu nie ma craftingu? What? Czemu nie ma? Czemu tutaj nie ma itemków craftingu? Co? Czemu mnie tu oszukują? Czemu nie ma craftingu? Dlaczego nie ma craftingu? Wiem, że się powtarzam, ale to jest dziwne. Ale nieważne, może po prostu coś. Czasami właśnie ten mod na craftingi też czasami nie działa. Na wszystkie craftingi, a tak poza tym to działa. Bo są różne wady tego moda. Bo to jest jak tu będę items, tylko not items, to po prostu te nieprawdziwe. To ma zbagowane drzwi Minecrafta. No i po prostu czekamy, aż to wyrośnie. A może już sobie zrobię chlebki? Bo to się robi właśnie z chlebu. Wiem, to jest dziwne, ale fakt. Ale tak, robi się to z chleba. Tak, robi się to z chleba. Durne, prawda? Kto wymyślił tego moda, żeby zrobić taki crafting z chleba? No nie, dobra, dla mnie to spoko, no. Tylko jeszcze potrzebujemy dwie pszenice, które na mnie dorastają. Dobra, widzimy się za moment, jak już będzie ten chlebek. Okej, okay, już jestem. Wyrobał mi Minecraft. A tak poza tym jest super, bo już dorosło nam zboże. No. Nagrywam. Powinienem zrobić cięcia, ale trudno. No dobra. Jak już mówiłem, mamy to zboże, dorosło nam, że tak powiem. Niesmacznie. Dobra. Noc idzie! Dupa. Trochę dupa, bo chciałem teraz. A w sumie zaraz się prześpimy i będzie dobrze. Wiem, że trochę nie walczę z potworami, ale na razie nie mam majku. A poza tym będę. Zaraz zobaczycie, co ja zrobię! Tak, chyba ten odcinek też będzie taki krótszy, bo w sumie nie mam internetu, a tego. Dobrze, więc mamy różdżkę NPC. Tak, i uwaga, teraz tworzymy swojego NPC. Tak jest, który będzie chronił naszego hobbitowego domku. A więc tak. Żeby stworzyć NPC, trzeba jakieś tutaj zakrawkę. No i dobra. Tutaj jest jego imię. Tutaj już widzicie jego skin. Ristai to jest zawsze domyślne, bo jakieś durnotę. My go nazwiemy. Andrzej. My go nazwiemy Andrzej. I będzie miał wysokość 3. Jaki słodziak! I to jest, o, to będzie nasz Andrzej, hobbit. No, to będzie nasz Andrzej, nasz mini hobbit, który tu będzie, kurde, hobbitował, kurde. No, hobbitował, trochę tak dziwnie gadam. Ojej, no, jak z daleko jego widać. No, Andrzej, witaj Andrzeju, dobra. Andrzeja zrobimy. Human, female, dragon, crystal, monster, naga, ork, pony, slime. A w sumie, szkoda, że nie ma tego. No. Hobbita, ale w sumie i tak go już pomniejszyłem, także spoko. Dobra, tekstur. To player. To select. O, dobra, teraz zobaczmy. Zobaczmy, kim będzie nas mały. Andrzej będzie takim komandosem, czy raczej... Co to? A nie wiem. Czy takim akrytycznym, takim tajnym agentem, kamo coś tam, bla 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 bla.
kucharzem, nie. Będzie tak, o, takim starym, takim starym hobbitem, o, nie. Będzie taki ognisty, będzie taki gangster, taki... O, to pasuje na hobbita, albo taki, albo taki, albo... Albo taki, albo taki, albo taki, albo taki, albo... Dobra, a więc... Też na razie ja to proponuję, ale zobaczymy jeszcze. Co? O jedy. Co tu pasuje na takiego hobbita? Steve po prostu nie. Ten Shredder. Po prostu takie coś. Murzyn! Nie jestem rasistą. To kolejny murzyn jakiś szkieletowy. No nie wiadomo co? O Jezu. O, murzyny. Same murzyny. O, villager. No dobra, taki będzie Andrzej. Nasz hobbit, taki mały, ale jary. Co? Chyba stary, ale jary. Dobra. Tutaj możemy mu dać zaawansowane. Będzie naszym ochroniarzem, bo uwaga. Tutaj może będzie atakować te moby normalne. Będzie atakował creepery, no to oczywiście. Atakował tego. No. To są neutralne, to są creepery, to są potwory, a to są takie zwykłe zwierzęta. No to wszystko niech atakuje, a co kurde? One kurde hobbit musi żreć czymś, nie? Dobra, będzie to bronił naszego domu. Czasami będzie, nie będę go zabierał w podróże, on będzie naszym ochroniarzem tutaj. Będzie na broni domku. Nie będę tu robił. Daniela? Że co? Akurat Daniela, tak. Chcę Daniela usunąć. To było zabierzone. To było zabierzone. Wiem. Trochę mi wstyd. Dobra, kurde! Okej. Okay. Przejdźmy już do konkretów. Ała. No nie, znowu mnie wołają. Przepraszam. O Boże, tyle można się z nimi dopracować. Dobra, Andrzeju! Jakie chcesz przygody? Hobicie ty. Przygody Andrzeja. Dobra, przestaję tu idiocić. Co tu jeszcze porobić? Porobimy se. Co by tu jeszcze porobić? Może se... O! Zobaczymy Andrzeja w akcji, tylko najpierw. Musimy mu zrobić jakieś itemy. Nie. Dobra. Gdzie tu crafting? Crafting tu, kurde. A, żeby się połapał. Dobra. Zrobimy mu tu cały... Mieczek mu wystarczy, nie? Nie, mieczek mu nie wystarczy. No dobra, to coś, kurde. Nas innego nie można zrobić na razie z broi, no. Jak tam zboże dorasta, tu Andrzej pilnuje wszystkiego, widzicie, jaki tu spoko ziomek, spokój i równowaga ducha. No. O, jest inwentarz. Tutaj stawiamy jego broń i może teraz nas bronić przed głupkowatymi. Tego. SI. Odrodzenie. Tak, to a co? Opcja uderzenia. O Jezu, jakie tu zaawansowane ludziony. No proszę, Andrzej, ty się tu rodzisz na wojownika. Ty będziesz moim wojownikiem. Ja cię będę szkolił o Minecrafcie. No, dobra.
Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Z tych nowych itemów. Takie fajne. Może zbroja dla Andrzeja. O, zrobimy mu jakąś głowę. Na przykład tak. Przepraszam. Zapomniałem. Dobra. Bo wcześniej po prostu... Jeszcze tak sprawdzałem, czy wszystko działa i trochę ci to, ale zapomniałem tego wyłączyć. Przepraszam. Dobra. No i teraz jak się robi tą głowę? To. O to, to, to. A jest jakaś inna opcja. Tylko zależy, czy będzie mógł ją nosić jeszcze. Dobra, będzie. Nie, nie, kurczaki nie będzie. Nie będzie łowcą kurczaków, tylko łowcą krów, albo łowcą czego? Slime'ów, albo edermanów, albo... Nie. Nie, nie będzie miał żadnej czapki! Andrzej to Andrzej, kurde, a nie jakiś Dodo. Dziudziu. Co ja gadam. Dziwne, nie widać jego niku, a tak to widać. Dziwne. A po wideo się widać wszystko. Zbugowałem drzwi. Co to by mu jeszcze zrobić? Bym mu jeszcze dał jakiś item czy coś. Tylko nie mam itemów. Do zrobienia. Może zbroja jakieś to. Kurde. Fuck. To ja wiem. Czekajcie. O, coś do picia. Co jest? No nie wiem, co tu zrobić jeszcze, wiecie co? Nie wiem, ja bym już sobie zakończył ten odcinek, ale byśmy przetestowali Andrzeja w akcji. No dobra, to... Dobra, pójdę z Andrzejem na przygodę. Ustawię go, żeby za mną podążał. Globalne. Kurde, transport. What? Questy. Globalne. A, to jest jego charakter. Czy jest neutralny, czy jest przyjazny, czy jest agresywny. Bugs. Nie, no kiedyś coś takiego było. Dialogs. Recipes. O, a tutaj czasami znajdziemy w tych NPC takie tego. Receptury na różne cosie. O, no właśnie. Może byśmy zrobili... O! Będzie za nami podążał. Dziękuję za dobra. I za kobla. Dobra, za kobla, okej. No, za kobla będzie za nami podążał. Tam. Tyle dni. No! Andrzej to nasz przyjaciel, tak się za jednego kobla może całe życie z nami spędzić. Dobra. No i dobra. Teraz... Jeżeli już jest noc, przetestujemy Andrzeja w akcji. Dobrze, więc tak, wydajmy go. Wydajmy swojego starego przyjaciela. Dobra, przetestujemy go w akcji. No chodź. Chodź, Andrzeju. Czas na walkę. Na jeden dzień. No dobrze, zawsze to coś. Coś potworów nie ma. Testujemy Andrzeja w akcji. No chodźcie! Mopki, spawnujcie się. Chodźcie. No chodźcie! Ja tu czekam! O, creeper! Dobra, chodź Andrzeja, zabijamy creepera. Patrzę, jak się zabija creepera, chodź. Chodź, creeperze. Chodź, creeperze. Chodź tu, creeperze, na spotkanie z przeznaczeniem. Zaraz my i Andrzej ci sklepiemy. Dupę. Swoją durną, zieloną dupkę. Chodź tu, creeperze! Andrzej! Bij go! Tak jest! Potęga Andrzeja! Dobrze, Andrzej, jesteś super aśny, więc dosyć Andrzej jest dobry, ale teraz pójdziemy spać. Dobrze. Dobra, więc teraz pójdziemy spać, a niech Andrzej z nami idzie. Andrzej to taki fajny gościu. No. Siemano, Andrzej, co tam u ciebie? Pewnie chcesz się przespać tu, czy coś? No. Andrzej to spoko gość. Dobra, może jeszcze jakieś boby zostały?
To zobaczymy. No, chodźcie. Chodźcie tu. Szkielety. Może szkielety jakieś będą. No chodźcie tu. A zobaczymy, czy Andrzej umie parkurować. Biedny Andrzej, nie umie parkurować. Spokojnie, Andrzeju. Chodź tu, Andrzeju. Będziemy tu ruszyć na przygodę minecraftową. O, Baśka, chodź, Andrzeju, bijemy tu Baśkę. Chodź, chodź, bijemy tu Baśkę, chodź, chodź, chodź. To jest Andrzej, to jest, dobrze. Dobrze, Andrzeju. Brawo, Andrzeju. Dzisiaj chodź, żeby do kolacji. Tak jest, bić zwierzaki, tak jest. Tak jest, chodź. O, krowa jest, będzie dla ciebie zbroja. No, proszę bardzo. Motherfucker. Proszę bardzo, do pełni zaszczytu bicia tej krowy. No chodź, Andrzeju, bij ze mną tę krowę. Chodź, Andrzeju, dawaj, bij tę krowę. Dawaj, dzięki. Dzięki, jesteś spoko gościu. O, i mam nawet żarcie, no jest spoko, spoko, no. Dzięki Andrzejowi można zrobić wszystko. No. O, druga budźka. No. Ta jest, bij go, Andrzeju. Dobrze, Andrzeju, chodź, bijemy bućkę. O tak, chodź, bijemy bućkę. Tak jest, jeszcze tego. No, dobrze, dobry Andrzej. No, jeszcze trochę pozabijemy bućków, czyli krów. I kończymy sobie ten odcinek wraz z moim przyjacielem Andrzejem, którego zrobiłem. A Daniel jest do dupy. Chociaż sobie. Dobra, chodźmy zabijać tu kolejną krowę, chyba że jej nie ma. No chodź tu, krowo! Boisz się Andrzeja? To spoko! O, jest. Stado krowów, proszę państwa. Dobra, Andrzej, czas na twoje popisy. Tak jest, dawaj, Andrzej, dawaj. Dawaj, come on, Andrzej. Dobra, jeszcze... Dobra, chodź, Andrzeju, już w domu jeszcze mamy jedną skórę, także wystarczy. No ale dzięki, dzięki, chodź, Andrzej. Trzy, a nie. Nie, nie wystarczy, dobre. Tak jest, chodź tu Andrzej, jeszcze zabiję. No chodź Andrzej. Dawaj Andrzej, to jest. Come on Andrzej. Dobra, dobra. I tak się walczy po kubesku, raz ja, raz on. No, także spoko. Gdzie tu? Kurde. Ja zgubiłem krowę. Zgubiłem krowę. Dobrze. To już, o, ale są kolejne, także spoko. Tylko nie wiem, czy teraz trafię do domku. Ale jakś tam trafię. Dobra, chodź Andrzeju, już wracamy do domu. Czemu nie ma a jest square. Dobra, to chodź Andrzeju, wracamy do domu. I zaraz kończymy ten odcinek, tylko dotrzemy do domu. Jeśli w ogóle go znajdę. No. No i to był w sumie świąteczny specjal Minecraft z Wojtuchem. Chciałem robić choinkę, no ale widzicie, tam trochę ciężko z itemami i Danią. Dobra, do domku. Czas do... It's do domku time. Gdzie to jest? Nie, dobrze. Ja wiem, gdzie jest nasz domek. Dawaj, Andrzeju, bij to krowę. Bij to krowę. Dobrze, Andrzeju. Działamy w ramię w ramię. Ramię w ramię, tak jest. Ja i Andrzej. Tak jest. Kurde. O kurde, jaka wielka ropa. Gdzie mój domek? Andrzeju, gdzie nasz domek? Powiedz mi. Andrzeju, gdzie nasz domek? A, dam ci kobla. Nie! Jeszcze, jeszcze! Masz, Andrzeju, cały stack. Dobrze, to chodź, Andrzeju. Poszukamy razem w domku. Ty to robisz się handlować, ale spoko. Gdzie jest ten minecraftowy świat? Kurde, ja chciałem później mieć piękny widok, ja tu czanki mi się nie ładuje. To tylko czanki. What the hell? Durde czanki. O nie, już mi się zaczyna jebać Minecraft. Czekajcie. No nie, zgubiłem drogę do domku. Chwileczkę. Fucking shit. Muszę jakoś znaleźć drogę do domku. Bo inaczej będzie dupa, bo ja mam tam wszystkie itemy. O kurde, ropa.
Dobra. Odkryję, że w ropie się nie ubiera, także spoko. Zobiak! Chodź, Andrzeju, bijemy Zobiaka! Żebiego! Bijemy Żebiego, chodź! Nie przeszłeś. Ale dobrze, że w ogóle jesteś. Gdziekolwiek tam sobie biegasz na tych swoich nóżkach Andrzejodopodobnych. Gdzie ty jesteś, Andrzeju? Tu jesteś, dobrze. No kurde! No Andrzej lubi zabijać, ale to nie, spokojnie Andrzej, to nie twoja wida. To moja wida, bo chciałem z ciebie zrobić super wojownika. Dobra. Teraz idziemy. Wilki. O, mam w sumie kość, to możemy je oczarować. O, dobra. Nie bij wilków, nie bij wilków. Kurde, no dobra. Andrzeju, Andrzeju, nie. Andrzeju, 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 szybko, Andrzeju, szybko. Dobrze, Andrzeju, spokojnie. Kurde. Już się bałem, że nie będziesz żył. O, dobrze, że się regenerujesz. To spoko. Dobrze, że się Andrzej regeneruje. Ale dobra tam, po co tam psy, skoro Andrzej jest super. Jest super hobbitem. Nie potrzeba psa, wystarczy hobbit jako przyjaciel. Hobbit, najlepszy przyjaciel człowieka. Ops. Kurde, gdzie mój domek? No i co teraz, Andrzeju? To co teraz? Mi to powiedz. No Andrzej, teraz powiedz. Co tu teraz robić, nie? Nie, Andrzeju? Dobra, chodź, Andrzeju. Nie bijemy się z tymi wilkami, tylko żebyś nie umarł. Ale w sumie się odrodzi. A, to spoko. Tak. To jest spoko, przeżyje, jest w zmartwychwstanie, że tak powiem. O ja, the cave wood. Cave, znaczy. Nie, oj tam, że śmierdzę. Andrzej, uważaj, wilki! Chodź, uciekamy! Wściekłe wilki chcą nas zabić. Chodź. Szybko! Andrzeju! Chodźmy! Dobra, Andrzeju. Teraz tak. Teraz co tu wykombinować? O kurna. Kurna. Pustynia. I ropa. Chociaż, czekajcie. Chyba to już mi są znane te... Tak! Dochodzimy powoli do domku. Także spoko. Jest, dobrze. I laguje mi Minecraft, ale spoko, przeżyję. Dobra. Gdzie to jest? Tylko teraz dobrze znaleźć domek. Ja wiem, że tu jest gdzieś. O, chyba dochodzimy. Zgubiłem domek. Noc nadchodzi. I zgubiłem domek. Dlaczego? Dlaczego, Andrzeju, zgubiłem domek? Powiedz mi. Jesteś cichy i pokornego serca, Andrzeju. Jesteś super. Kurde, ale naprawdę, jak tu kurde nie znajdę chałupy, no to koniec. Chałupo! Gdzie jesteś? O, chicken. Chodź tu, chicken. Dobrze, Andrzeju, jesteś spoko gościu. A ja narodzę chickeny. Nie, musimy w tym odcinku wrócić do domu, ziomeczki. Wiecie co, ja zrobię cięcie. To ja zrobię cięcie i widzimy się w domku. Aleluja, ziomeczki, jesteśmy w domku. I zobaczcie, jak tam wyrosła ziemia, prawda? Więc dzięki temu mam żarcie. Dobrze. W kolejnym odcinku pójdziemy do tego tajemniczego cave'a, którego odkryłem. Chodź, Andrzeju, pożegnamy się, chodź. Andrzej? O, spoko. Andrzej ninja. Dobra. Chodźmy do domku. Jak mówiłem, w kolejnym odcinku będziemy z Andrzejem tutaj do cave'a. Pójdziemy. Odkrywamy. Dzisiaj jest mikołajkowy specjal i Andrzej. Taki będzie dziś tytuł odcinka. Dobra. To ja stanę koło Andrzeja. O. Bez skida, ale oj tam. Dobra.
No i to by było chyba na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeśli wam się spodobało. Tak jak nasz Andrzej. Siema Andrzeju. To zostawcie kciuka w górę. No i... Komentujcie, subskrybujcie, jeśli wam się spodobało. Zostawcie kciuka w górę. No i... No i nara.